sądzisz, na przykład Jacek Murański? Bardzo głośna sytuacja, nagłaśna sytuacja z Wielkim było ostatnio. Co sądzisz o takim zachowaniu na przykład? Co sądzę o takim zachowaniu? No mam do pana Jacka Murańskiego takie jedno pytanie. Nie wiem, czy mi odpowie, czy nie. Słyszałam, że siedziałeś i grypsowałeś. Czy to prawda? Prawda. A wiesz, że się rozpierdalasz na wizji teraz na Wielkiego Bu? A wiesz, że... Opowiadasz bzdury. Nie, poczekaj. Mówisz o krzywdzicielu kobiet. Daj mi dokończyć. Mówisz o dewiancie. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Daj mi dokończyć. Akurat ja mam więcej do powiedzenia niż ty. Dobrze. Powiesz mi, ale teraz, daj mi dokończyć. Daj mi dokończyć. Nie. Nie. Zadałeś mi pytanie? Nie. Morda w kubeł. Zadałeś mi pytanie. Nie. No, i teraz słuchaj. Grasz, kurwa, charakteriaka. Nie, teraz ja odpowiem. Nie, teraz... Ja siedziałem jako człowiek niewinny i moja sprawa... Ale dobra, to nie, ja nie mówię. Natomiast ja jak przechodziłem przez mur zakładu karnego, zachowałem się jak trzeba, a nie grypsowałem, dlatego, że jestem bandytą, bo nigdy mnie nie byłem, nie będę, nie jestem. Czyli grypsowałeś, czy nie? I to nas różni. Czyli grypsowałeś, czy nie? A teraz mówisz o sutenerze, o dziewiancie. Czyli grypsowałeś, czy nie? Zadaję pytanie. Nie masz pojęcia, o czym mówisz. Zadaję pytanie. Jakie pytanie? Grypsowałeś, czy nie? No i co? I tak, czy nie? No tak. No to jak grypsowałeś, to co teraz mówisz, że nie jesteś przestępcą, nie. Że nie jesteś tym? Nie tym rozumiesz subtelnej różnicy. Poczekaj, ja wchodziłem do zakładu karnego jako człowiek niewinny. Słuchaj, jako człowiek niewinny wchodziłem. Ja się z tobą wkręcik i was nie będę. Porozmawiamy krótko, chodź. Ja zapraszamy nie mówię. Do... Ja nie mówię, ja nie mówię. La Luna, La Luna, La Luna, La Luna, Luna, La Luna, La Luna. Ja nie mówię, że ty siedziałeś i byłeś winny czy nie. Ja nie mówię, ja cię nie oceniam. To jest twoja sprawa, ja nikomu nigdy nie wchodzę w życie. Ale obserwuję cię, non stop mówisz o prawilniakach, o charakterze, o tak dalej. Teraz mówisz, siedziałeś i grypsowałeś. A co robisz? Wypierdalasz materiał na kogoś, czyli rozpierdalasz się na wizji i szykujesz gruby materiał na Wielkiego Bu. Powiem ci jedną rzecz. Jesteś kobietą. Tak. Jesteś kobietą. A mam więcej do powiedzenia niż ty. Tak. W tym świecie. Wiesz dlaczego? Ale jeszcze raz. Wiesz dlaczego? Bo nieraz zachowałam się bardzo dobrze. Wiesz do czego dążę. Dobrze, powiedz. Jesteś kobietą. Tak. Nie chciałabyś być tą porwaną kobietą. Rozumiem. Którą trzymał 3 dni przykutą do parafera. Nie odzywałabyś się, gdybyś widziała to, co ja widziałem. Nie odzywałabyś się w tej chwili. Jesteś kobietą. Rozumiesz? Dlatego to robisz, tak? Tylko to chcę wiedzieć. Dlatego jesteś kobietą. Jestem, ty wiesz, co jej matce zrobili? Ja nie wiem, bo nie znam tej sprawy. Zrobili jej matce, mi chodzi, żeby ją zmusić do wycofania zeznań? Ale nie z tematu jednego jesteś na kobietą. Drugi. Jestem kobietą i nigdy w życiu bym nie pozwoliła, żeby ktoś krzywdził kobiety. Nie lubię sutenerów, nienawidzę takich sytuacji. Koniec. Ale, stop. Tak. Mówisz, że jesteś prawilniakiem charakternym, a w tym momencie rozpalasz się na chłopaków i cisną ci w całej Polsce. Więc kurwa, tylko to chciałam się... Tą karmiony od prawilniaków. Okay. Ja wiem, co to jest. Rozróżnij. Ja wiem. Tylko pamiętaj, Wielki Bu siedział i grypsował i ty też. Okej? Okay? Jeszcze się okaże. Tylko ty teraz gorąco się na niego, jeszcze a więc już jesteś Boże. Jeszcze się okaże. Tylko chciałam cię zapytać, jeszcze się okaże. Żebyś nie grał prawilniaków. Nie sądź. Ja wiem, jeszcze, co ty robisz. Jeszcze dzień nie zaszedł. Okej, okay, ja wiem, jeszcze co ty robisz. Jeszcze się dzień nie skończył. No możliwe, że pójdzie. Jeszcze nie sądź. Ale ja wiem, co ty robisz. Tylko mi chodziło o to, że nie graj teraz już prawilniaka, bo nim nie jesteś. A to, co ty robisz z Wielkim Bu, ty mi powiesz? To twoja sprawa, tak. Ty mi to powiesz? Nie, chłopaki to mówią już w całej Polsce. To zobaczymy. No. Jeszcze się dzień nie skończył. Dobra, nie ma problemu. Tylko to ci chciałam powiedzieć. Ja znam zasady gry. Krótko. Tylko to ci chciałam powiedzieć. Czy do walki La Luna kontra Murandosie to zakupujcie pay per view, zobaczcie. A ja widziałem, że się La Luna wcieliłaś w rolę, jak pani nauczycielka i teraz wszystko nie uczasz. Nie chodzi o to, po prostu zadano mi pytanie. Jestem ze środowiska takiego czy tam innego. Zawsze miałam te swoje zasady, ja nigdy się do Jacka nie wpisałam. Zauważyłeś? Nigdy, ja wiem, że ty La nie Luna lubisz. Siedziałaś? Nie, nie siedziałam i nie... Słuchajcie, teraz szczyt to jest nie siedzieć. To nie jest jakiś... szczyt siedzieć, kurwa, grypsować i tak dalej. Każdy co robił, co chciał. Jestem z takiego świata, mam swoje zasady, których nigdy nie złamię. Chodzi mi o to, że kurwa, Jacek, nie graj prawilniaka. Ja wiem, że ciebie boli ta sprawa, co tam Wielki Bu robi. W to się nie wpierdalam. Ale tak naprawdę nie mów, że jesteś charakterny, że grypsujący i tak dalej, bo się rozpierdasz. Na co? Nie wiem. Nie moja sprawa. Druga sprawa. Powiedz mi jedno, Jacek, co ty tak naprawdę robisz we Freak Fightach? Teraz. Chodzi o pieniądze? Czy chcesz wyjaśnić parę osób? Szczerze. Rok 2030 ci da odpowiedź. Ja jestem szachistą, ja gram bardzo daleko w szachy. Powiem ci tak, nie chciałam tego tematu poruszyć. Wiesz, że znałam prywatnie twojego syna, nie? Nie. Nie wiesz, no widzisz. I teraz tak, jest mi mega przykro, nie chciałam tego mówić, że dalej tu jesteś. Uwierz mi szczerze, że powinieneś odejść z tego świata w momencie... Nie jest na twój rozumek.
Na mój rozumek? Nie jest. A ty myślisz, że ty jesteś mądrzejszy ode mnie? Mówię, że to nie jest na twój rozumek. Okej, dlatego się zadałam to pytanie, bo mnie to zastanawiało i dopiero dzisiaj ci to zadaję. Jak się będziesz jeszcze zastanawiała długo? A kiedy? To polega. A kiedy nam powiesz? Masz, bo ja myślę, że jak se mówię, k***a, dla pieniędzy, no na pewno nie, bo ty masz pieniądze, prawda? No nie mówię, że nie, już tyle walk stoczyłeś, k***a, no musisz mieć siano. Więc co ty, k***a, tu robisz? Daj spokój temu swojemu synowi zmarłemu. Nie, Laluna, odejdź. Laluna, proszę ale cię. Odejdź. Ale nie mów, co to ma wspólnego? Nie mów mi, nie mów mi. A co to ma wspólnego? Nie, no niech się wypowie, co to ma wspólnego? Wiesz, dlaczego się wypowiadam? Czego? Ale nie, co to ma wspólnego? Powiedz. Połącz to. Powinieneś pokazać szacunek swojemu zmarłemu dziecku i odejść z tego świata. Odejść z tego świata? Mam rację? Krótko. Tylko tyle, Jacek, tylko tyle. No trzech klakierów, no tylko i tylko tyle, nie, to jest zdanie. Słuchaj, mnie to boli, wiesz dlaczego? Ciebie jak to boli. Twój syn odszedł z tego świata. Ciebie to boli. Ja się rozpłakałam, bo ja Mateusza znam prywatnie i pojechałam na grubo z rykwajtami. Fame do mnie miał pretensje, powiedział, co ty k***a robisz, zabierasz sobie chleb. Chuj mnie to obchodzi, ja wiedziałam, jaki Mateusz jest. Nie chciał tego świata, nie chciał dymów, on chciał odejść, on nie chciał tam być, k***a. Nie chciał, to był wspaniały chłopak. Koniec tematu na tym, tylko dlatego mnie zastanawiało, piękny dlaczego. Piękny statement, ale to mówię ci. Dlaczego? Na, piękny statement, ale dlaczego to nie na twój jesteś? Rozumek. Nie na twój rozumek. Nie umniejszaj mi, pamiętaj jedno, nie umniejszaj mi, bo gdybyś był mądry. No.